Praca pani w telewizji? Na razie nic na ten temat nie wiem. Na razie pracuję. Czy propozycje są, ale nie, na razie nie mamy o czym gadać, więc. Ale na razie nic nie potwierdzam. Być może, czy coś w tym nic kierunku? Nie mogę panu powiedzieć. To chociaż która telewizja? Też nie mogę panu powiedzieć. Nic pani nie może powiedzieć. Nie mogę. A na jakim etapie jest teraz cała ta sprawa z Weroniką? Sprawy już dawno nie ma. Sprawa jest umorzona jeszcze w styczniu, ale więc sprawa jest zakończona. Ale chyba jeszcze chodzi o odszkodowanie. No ale to już zupełnie są dwie różne rzeczy. Ale czy wszystko już jest złożone i czekamy teraz na... No powiedzmy, że pracujemy nad tym, bo jeszcze są na przykład dwa postępowania karne przeciwko oprawcom. Więc jeszcze są te sprawy, które mnie jakby angażują gdzieś, gdzie ja jestem już świadkiem. Ale jeśli chodzi o moje, to pracujemy na tym, bo to nie jest takie proste. Na to też trzeba mieć odpowiednie finanse. Więc spokojnie, złożymy. A niektórzy finanse mają, bo są na niezłej emeryturze. No właśnie. Jakby się pani do tego odniosła? No, gratuluję. No, jeśli tak działa nasze państwo, wszyscy widzą, jak działa, więc nie, sama tego nie zmienię, aczkolwiek jestem przykładem tego, jak to działa, więc można zrobić coś z tym pewnie i wywnioskować coś mądrego, ale ja już sama świata nie zmienię. Więc czyli co, praca na to, że... w kancelarii prawniczej? To nie, kancelarię musiałam zawiesić, czyli... także w kancelarii nie. Ale w firmie swojej produkcyjnej, poza tym robię festiwal teraz duży, jako dyrektor artystyczny. Muszę powiedzieć, to ciekawe. Zapraszam serdecznie, 24, 5, 6 czerwca w Iławie. Nazywa się Sąsiedzi przy stole. Ładne jezioro. Tak, jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce, 28 km. Sąsiedzi przy stole, czyli Polacy, tak, i Ukraińcy? Czyli Polacy i wszyscy sąsiedzi Polski. Tak, 8 krajów, tak. Będą reprezentowane kuchnie narodowe, będą koncerty, będą wystawy, biesiadowanie wspólne, jarmarki, także zapraszamy do Iławy. Kiedy to? Jest długi weekend właśnie po Bożym Ciele, więc 24, 5, 6 czerwca.